Państwa, przystępujemy do procedowania następnych uchwały do druku numerowych 2013 rok w sprawie załącznik do uchwały do numer uchwały 10 lipca z prawicy zadań priorytetowych. Chodzi, że przesunął się środki 5000 zł z remontu i wyposażenia poczekalni 5. Bolnica Gatów w Krakowie. Na 5000 zł dofinansowujemy zadanie też dla policji, dofinansowanie dla policji, czyli teraz kwota będzie wynosić 19 tysięcy. Uprzejmie Państwa informuję, że komisariat przy ulicy Załęckiego doczekał się, na szczęście, jest to zadanie Państwa, doczekał się środków na remont. Pytanie, czy 3 miliony przez 3 lata albo milion co roku też dużo strzymało. Na pewno to jest większe od tego, co było, bo teraz było, nie było nawet na farbę do malowania. Mam nadzieję, że ten budynek po tym remoncie będzie sprawdzał jakieś komfortowe warunki, nie tylko dla tych, którzy tam pracują, ale dla tych, którzy odwiedzają, bo to nie tylko, że przestępstwo, ale proszę Państwa, nawet zgłoszenie tam przestępstwa, czy zgłoszenie jakieś terminy, zdarzyło kilka razy tam zgłosić jakąś kradzież, że tam tablice rejestracyjne, naprawdę warunki, które tam, w których pracują i przebywają tam mieszkańcy, jeżeli coś załatwiają, to są tam jako świadkowie, czy nawet dowodzenie tam już kiedyś dofinansowali ten pokój tego małego dziecka, te remonty. No, uwłaczały wręcz godności tamtych przebywających w Polsce. Natomiast te środki na wniosek, notabene, nowego komendanta, chciałem jednocześnie powiedzieć, że w najbliższym czasie postaramy się, żeby się odbyło spotkanie, żeby przyszedł na sesję w ramach prezentacji nowy szef, czyli komendant i zastępca komisariatu. Wydaje się, że otwieram dyskusję wszystkich. Proszę na wniosek wewnątrz. Chciałem zapytać, jeżeli to będzie samochód, czy współfinansujemy to też inne dzielnice, to kwota 17 tysięcy. Tak jak odpowiadam, jest to wniosek, możemy odszukać tego wniosku z komendy miejskiej policji z komisariatu. Współfinansuje z tego, co wiem, dzielnica 8. Nie wiem, że już na pewno jestem pewny odnośnie 8. Jest to jakby wspólne współfinansowanie. Znaczy te środki, które dają dzielnice, tak to wygląda, jeżeli komendant załatwi środki, słowo załatwi, znajdzie środki pozabudżetowe, czyli poza własnym budżetem. Drugie tyle dokłada mu komendant miejski, w tym przypadku wojewódzki, dokłada komendant. W związku z tym istnieje szansa wtedy zakupu nowego pojazdu. Zresztą nie jest to pierwszy pojazd, który współfinansuje. Proszę Państwa. Tak, proszę. Dzielnica 8 i 9. Współfinansowuje dzielnica 8 i 9. Proszę Państwa, to ja bym powiem szczerze, zostawił tutaj zresztą dużą taką poprawkę. Zostawił tutaj 12 tysięcy. Współfinansują go również tamte dzielnice, a tak jak powiedziałem, w sprawozdaniu, które mieliśmy przedstawione przez policję, w ubiegłym roku przeznaczyliśmy również 12 tysięcy na samochód. Współfinansowane też było to z pozostałymi dwiema dzielnicami i kwota z tych 12 tysięcy została zareagowana na 10 384 zł. Więc wydaje się, że kwota 12 tysięcy wygląda to, że jest wystarczająca na realizację tego zadania, natomiast cały czas tym niemniej borykamy się ze środkami. Nawet Komisja Praworządności musiała dzisiaj wycofać swój wniosek, ponieważ nie było środków na realizację zadania. Złożyłem poprawkę, żeby tą kwotę 5 tysięcy zł przeznaczyć i pozostawić na chwilę samą rezerwę. Pan Bolek, proszę. Tak doświadczony radny jak przewodniczący w przeszłości pan Jacek Bednarz powinien dobrze wiedzieć, że przetargi nawet na samochód, na komisariat tego są robione na
rzeczywiście może się tak zdarzyć. Zdarzyło się, że daliśmy środki, miasto może po przetargu uzyskało jakąś obniżkę i te środki pozostały. To nie jest tak, że komendant tego komisariatu ma pieniądze, kupuje, płaci i ten. Robi się to centralnie, chociaż dzielnica daje. I ja powiem tak. Ja rozumiem, że każdy radny ma prawo mieć inne spojrzenie na co wydać środki finansowe. Prawdą jest też taką, że nie oszukujmy się, tamport naszego piątego komisariatu nie jest zbyt bogaty, bo to samo nie z tym miejscu tylko jeżdżą. To po pierwsze. Po drugie, poprawa bezpieczeństwa, a dzielnica, jak panu Jackowi wiadomo, bo przecież nie mieszka w centrum, tylko troszeczkę dalej, więc policja też musi dojechać. Więc nie na rowerach czy na skuterach, któreśmy kiedyś kupowali, tylko szybkim radiowozem, prawda, tak żeby te działania były podjęte w sposób właściwy. O ile sobie dobrze przypominam, to jest tak. Przez 4 lata, jeżeli chodzi o wspomaganie straży miejskiej, policji, w różnym stopniu bywa tak, że są problemy. Jak przychodzą wybory, to wszyscy piszą, że będą robić poprawę bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że papier wszystko przyjmie, jak się kandyduje. Ale prawda jest też taka, że mówię to w pełnym przekonaniu, że między innymi powinniśmy też w jakiś sposób wspomagać ten piąty komisariat z uwagi na to, że bezpieczeństwo naszych dzieci do dojścia do szkół niejednokrotnie stoją w samochodzie przed szkołami w godzinach szczytu. Też trzeba dojechać. Pytał się pan, jaki samochód. Samochód ma być oznakowany. Oznakowany. W przeszłości kupowaliśmy z 8 dzielnicą i nasza również. Przy pańsku pomocy, jak pan był przewodniczącym, różne samochody. Samochody mają to do siebie, że w tak intensywnej pracy po prostu niestety ulegają, że tak powiem, szybkiemu zużyciu. No szkoda, że akurat niektórzy oczekują, a bez przerwy się mówi, że policja robi to źle, a jeżeli trzeba policji pomóc i później od nich wymagać tą prawdziwą pracę, no to się próbuje odbierać środki, które do tej pory mieli. Te środki oni mają. Panie Przewodniczący, jeszcze jest jedna rzecz. Panie Przewodniczący, ciekawa rzecz. Jak dziś trzeba zmienić albo poszerzyć zadanie, to nie ma problemu. Ciekawa rzecz jest w tej dzielnicy. Ktoś może mieć jakiś ulaz na przykład do policji, do straży czy do innych jeszcze rzeczy. Czy może na do mnie, dlatego że przez przypadek, a może nie przez przypadek, tylko tak by los ułożył, że jestem przewodniczącym komisji, czy chcę, czy nie chcę, no muszę w jakiś sposób nie tyle policję promować, co zabiegać również w ramach tych środków, jakie przy wspólnej mądrości Rady można uzyskać, staram się po prostu również pomagać policji. Tyle bym powiedział. Uważam, że te środki są potrzebne. Są potrzebne. Ja chciałem tylko się zapytać, czy mamy wiedzę na temat, jakie środki przeznaczają pozostałe dwie dzielnice. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałem przypomnieć, że straciliśmy pewne środki w związku z budżetem policji, żebyście Państwo to pamiętali. W związku z tym, czy jesteś w stanie zobligować komendanta, tak? Bo on jest odpowiedzialny za to, że jeżeli zostają jakieś środki z przetargu, tą wiadomość dostajemy od razu, w trybie, że tak powiem, pilnym. Abyśmy mogli jeszcze je jakieś zrobić. Znaczy możemy poszukać teraz w uchwałach, ja nie mam takiej wiedzy. Dobra, to że, znaczy, zostawiamy. Ja powiem tak, gdzie to pójdzie. Wiem, będzie niedługo spotkanie i natomiast było hasło takie, że nie w mniejszej kwocie niż 12 tysięcy, bo to była jedna rzecz. Druga, ten samochód jest o tyle droższy od poprzedniego, że samochody oznakowane są do celów operacyjnych. A te samochody nieoznakowane były między innymi do... Korzystali z niego między innymi dzielnicowi, było to rozłożenie poszło. Czy przemieszczenie się nieoznakowanym samochodem tam, żeby jakiś teren patrolować. Z tego co wiem, nie komentuję sprawy, zwrócił się o to do nas komendant, w związku z tym
domniemywam, że ma świadomość, że o wysokości tych środków. Oczywiście te 1300 zł, które zostało, czy 1500, czy 1600, mówi się, że to nie stanowi jakiejś... Oczywiście każdej złotówki jest szkoda, która by mogła być w inny sposób zagospodarowana, ale to też wynika z tego, że nikt nie wie wcześniej, jaki będzie po przetargu i jaki pojazd na będą. To tak w ramach tylko komentarzu Pan Jacek Bernasz. I Pan Jacek Bernasz. Czy wyjaśnić, nie mam żadnego urazu do policji? Pani Kasia? Się cieszę. Nie mam również urazu do promotora policji w naszej dzielnicy. To się cieszę. Kto to jest promotorem naszej dzielnicy? Pan? Natomiast, proszę Państwa, chodzimy tylko o to, że cały czas podkreślamy o braku środków o małych środkach. Proszę Państwa, wspieramy policję od lat i wspieraliśmy, kiedy była potrzeba, jeszcze większymi kwotami, bo były momenty, że szło po 25 tysięcy złotych i nawet więcej na policję, więc nikt nie może powiedzieć, że Rada Dzielnicy nie wspiera. Jeżeli Pan Przewodniczący tutaj mówi, że na dzień dzisiejszy dostali i bardzo dobrze, że dostali pieniądze z budżetu miasta na remont. Nie na budżetu państwa. Z budżetu państwa. Mówię, z budżetu państwa. Kolega mówił rad miasta. Z budżetu państwa. Czy nie bardzo rozumiem, że najpierw daliśmy 12 tysięcy i miało to wystarczyć na dofinansowanie i za tych nagle się okazuje, że damy 17 i też będzie. Pewnie, no może być. Sami dobrze też wiemy, że przetarg jak jest ogłaszany, to można w specyfikacji zawrzeć wyższą, zawrzeć wyższą. Kwestia jest wyposażenia. Ja myślę, że skoro zwrócono się na początku i sam przewodniczący mówi, że nie mniejszą niż 12 tysięcy, to zostanie 12 tysięcy. A te 5 tysięcy, myślę, tym bardziej, że mówię, no nawet jeżeli, tak jak patrzymy, no, ileż może kosztować to wyposażenie, to nawet jeżeli damy 12, każda dzielnica da 12, nie tracimy tego 1600, bo to jest 5 tysięcy na dodatkowe wyposażenie. Jeżeli braknie, powiedzą Panowie, brakuje nam 500 zł, 1000 zł, to możemy wtedy rozważyć dołożenie. Ja nie przekładałbym tych pieniędzy na razie do tego zakupu i uważam, że nikomu krzywda się nie dzieje. I szafowanie tutaj nie do końca zrozumiałem wypowiedź Pana Polka o tej straży miejskiej, o tych samochodach stojących pod szkołami. Myślę, że policja dzisiaj, proszę Państwa, uwierzcie mi, że widać ich na każdym kroku i momentalnie są wszędzie. Myślę, że dyspozycje, jakie dostali od ministra finansów, żeby łapać i zbierać mandaty, proszę mi wierzyć. 20 minut, tak. Ale to mówimy o czymś innym. Natomiast proponuje się przejechać na ciągu ulicy Klimeckiego, Służyńskiego, Listopadowa. Od rana do wieczora patrol nieoznakowany, oznakowany. Powiem szczerze, nawet nie podziwiam, że potrafią stać po 5-6 godzin w jednym miejscu i łapać gdzieś tam z powrotem. Mają zęba do tego. Mają zęba i szczygą, proszę Państwa, i też dokładam się jako kierowca. Dokładam się. Ale Jacek, to przez to, że tam mamy najwięcej dawnych dzielnic. No nie wiem, czy to się stało, bo to myślę, że to nie jest. Ja rozumiem też, że to jest inne piony są, każdy jest odpowiedzialny za coś innego i tam jeszcze raz jestem za bezpieczeństwem, uważam, że dokładamy. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że 12 tysięcy, o co wnioskowali, dostali, że nie jest potrzebne na remont. Powiem tak, nie, że to potem będzie, będę starał się zgadzać, żeby się Państwo zgadzali, powiedzieli, bo jesteśmy w 6, bo to by Państwa poszło, jak samorządy chwilę. Pan Jacek Bernasz, Pan Komyński Tomasz. Tylko chciałem zauważyć, że przepraszam, kilka miesięcy temu, ale dyskutowaliśmy na podobny temat. Przypuszczam, nie wiem, czy to było ustalenie w ciągu 12 tysięcy na policję i 5 tysięcy na remont. Przypuszczam, że nie mają zasadności finansowania w dzielnicy na remont, czy finansowania policji. Czy to jest na pewno dobry kierunek finansowania środków? Czy tak naprawdę nie mówiłeś, to robimy tak naprawdę coś, co należy do zadania innego. Było wiele niewątpliwości, była dość głośna, dość długa dyskusja. No, przegłosowaliśmy w każdym razie tak jak
tutaj pierwsza jaka sprawiedliwość chciała. Nie słuchała, nie zaradziła. Panie Wolku, bo ten temat dotyczy Państwa Przewodniczącego Komisji Praw Rządowych. Ja na wszelki wypadek, ponieważ nie przypuszczałem, że będzie taki problem, przygotowuję sobie, bo nie ma dokumentu tego, o głosowaniu nie wiem. Ale tu na stole są. To trzeba napisać. Czy to już nie jest? W ogóle te pieniądze już odstały, a wstakuje od kilkunastu są przepadły, jak to powiem, że te pieniądze nie można wykorzystać w sposób, który nie sfinansuje nam żadna inna obca jednostka zewnętrzna, czy nawet miasta. Wydaje mi się, że można. Dziękuję. Ja nie będę wchodził w polemikę, czy powinniśmy policję finansowy dać, czy też nie, bo mnie to wtedy niestety osłabia psychicznie i może nawet tak fizycznie taka retoryka. Ja chciałbym Państwu wskazać, oczywiście, że przyszliśmy wobec takiego punktu, że 500 zł zostało niewykorzystane przez szkole, nikt o tym nie wspomniał. A suma summarum to jest te kwoty podzielone na przedszkola po 500 zł, dlatego że się dorośli zebrani i nie wiem, na pikniku po prostu dawała również określone pieniądze. Tomku, ale Tomku, zapytaj, kto był wnioskodawcą. Ja nie mówię, kto był wnioskodawcą, mówię, że mnie się to nie podoba. Natomiast komisja wielokrotnie, a w komisji nie zasiada jeden pan przewodniczący Bolesław Markiewicz, bo gdyby tak było, to bym się może oburzał, z tym, że uczestniczył w komisjach jako członek Komisji Praworządności i przedyskutowana ta sprawa była na 10 stronę. Wielokrotnie, być może, że ci radni, którzy w tych komisjach uczestniczą, lepiej czują temat, lepiej czują temat. Proponuję sobie po prostu uznać jednak, że zgromadzeni w tej komisji nie mają złej woli wydatkowania bezsensownego środku, tylko ma tą pewną zasadność. A na sesji, jeśli dyskutujemy taką rzecz, to aż do takich szczegółów, wydaje mi się, że tak trochę to wydłuża tylko w temat. Ja prosiłem o sprawdzanie, nie będę. Proszę Państwa, rozumiem, że dyskusja. Została odrzucona poprawka pana dyrektora. Przypominam, że poprawki nie są imiennie głosowane, natomiast są głosowane. Uchwała jest imienna. Rozumiem, dyskusja. Wygasła. Pani Wasiu, to nie ma liczących. Bardzo proszę. Ja proszę, jak pani Wasia jest. Ale jest nadejdzie. Przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania. Wpłynął na poprawkę. Czy ktoś jeszcze widzi jakąś poprawkę? Nie. Poprawka Smoleńska Bednarza, poprawka w druku nr 7. Przeznaczyć środki w kwocie 5000 zł na rezerwę. Chciałem tylko przypomnieć, że my jesteśmy zobowiązani, żeby w rezerwie miesiącu rezerwy nie tworzyć, bo my tą rezerwę między innymi tak i tak schodzimy, także wkładanie pieniędzy na rezerwę na dzisiaj jest problematyczne, bo rezerwy jest tam obowiązek chyba do końca 15. Do końca czerwca. No to, tak jak mówię, to tylko taki. Taki przypomnienie. W związku z tym przystępujemy do głosowania poprawki pana Jacka Bednarza. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki do druku nr 7? No Bednarz odpowiedział. Pani Basia też. Bednarz odpowiedział. Tak. To jest pan Bednarz, to jest pan Bednarz. Proszę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana Jacka Bednarza? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?
5 za, 11 przeciw, 0 wstrzymujących, stwierdzam, że poprawka nie została przyjęta. Wniosek o głosowanie niejawne. Podpisu. Na przykład, bardzo raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania uchwały. Nie wiem, dalej to ten wniosek, tak? Tak. Pani Wasiowista, proszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania ujemnego według druku numer 7. Tamten, proszę. Wstrzymuje się od głosu? Wstrzymuje się. Pani Wysłowska. Za. Za. Pani Przewodnicząca. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Anna. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Kasprzyk. Pan Komiński. Pan Komiński. Za. Jak pan głosuje? Za. Pan Łaczyński. Za. Za. Pan Makiewicz. Za. Za. Pan Łunasz. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Nowak. Przeciw. Przeciw. Pani Orłowska. Za. Za. Pani Fabian. Nieobecna. Pani Łaczyńska. Za. Za. Pani Rażan. Przeciw. Przeciw. Pan Rybiałek. Za. Za. Pani Siłek. Za. Za. Pani Szlanger. Za. Za. Pan Kryski. Nieobecny. 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 Pan Brona. Nieobecny. Pani Zygiel. Za. Za. Pan chce brać udział w głosowaniu? Tak, tak, proszę. Proszę. Jaki jest pański? Za. Proszę Państwa, wyniki głosowania. 12 za, 2 przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że wybrał się o uchwałę według druku nr 7.